Cześć wszystkim, jak wiecie, jeśli oglądacie mnie na YouTubie i na moim TikToku Ciaro Hair, to jestem około 3 miesiące, 3,5 miesiąca po przeszczepie włosów. Zbliża się już czwarty miesiąc, no i chciałem Wam dać takie podsumowanie, jak te włosy wyglądają. Możecie zobaczyć sobie porównanie sprzed 3 miesięcy i teraz na zdjęciu. Tak wyglądają moje włosy właśnie, jak widzicie. 3 miesiące temu. I tak wyglądam teraz. Zdjęcia nie zostały poddane żadnej obróbce, nic tutaj takiego się nie zadziało. Powiem wam, że miałem taki moment, że o, chyba jest super, ale tak nie wiem, tak, wiecie, bo to jest takie dziwne. Te włosy potem po zabiegu troszeczkę wypadają, ale to jest normalne. Potem odrastają i to jest takie, już człowiek trochę zapomina, jak wyglądał wcześniej. Ale jak sobie porównałem zdjęcia i filmiki, mówię ja. Jestem mega szczęśliwy naprawdę, że te włosy tak rosną. Zobaczcie sobie, jak one wyglądają. Ja tu po prostu byłem łysy, a teraz to wszystko sobie odrasta. Wszystko odrasta i to jest dopiero trzeci miesiąc, zbliża się czwarty, a moje czoło wygląda totalnie inaczej. Ja miałem za kola prawie dotąd, wyglądam jakby jakieś uszy rogi, masakra. Więc efekty finalne tak będą po 18 miesiącach, a ja już praktycznie mogę chodzić bez czapki, czuję się spoko, tu nic nie widać, że było coś robione, w ogóle pobierane, totalnie nic. Zadajecie mi też dużo pytań na Instagramie, czy mogą być włosy blond przeszczepiane. Oczywiście, że tak. Przede wszystkim znaczenie ma to, jaki macie problem i jak gęste i jakie grubości są wasze włosy. Natomiast rzadko się zdarza tak, że ktoś nie może pozwolić sobie na przeszczep. Zresztą, jeśli macie jakieś pytania, napiszcie do MediTravel, oni na pewno odpiszą wam na każde pytanie, na nurtujące was po prostu pytania. Śmiało możecie pisać. Zresztą do mnie też możecie na takie pytania, na które znam odpowiedzi, oczywiście odpowiem. Natomiast ja nie jestem, wiecie, chirurgiem ani osobą, która zajmuje się przeszczepami. Wiem po prostu jako fryzjer pewne rzeczy, tak? I jako pacjent. Natomiast nie na wszystkie pytania umiem odpowiedzieć, więc jeśli nie będę umiał odpowiadać na te pytania, to naprawdę polecam napisać do MediTravel, jeśli Was interesuje przeszczep albo jakąś Waszą bliską osobę. Naprawdę, ja jestem mega zachwycony. To są tylko 3 miesiące, a efekty już są moim zdaniem spektakularne. Podjąłbym się tego zabiegu jeszcze raz, albo i dwa, albo i trzy, bo no, praktycznie zmienił moje życie, zmienił postrzeganie mnie, a to był mój naprawdę postrzeganie mnie jako siebie po prostu. Wiecie, o co chodzi. Boże, już się zakręciłem. Naprawdę, za kola i przerzucenie na grzywce to był mój ogromny kompleks. Przez ostatnie praktycznie 2 lata chodziłem większość czasu w czapce. Teraz nadal chodzę, bo te włosy są jeszcze krótsze, ale coraz częściej czapka leży na półce i to jest cudowne. Także tak wyglądają moje włosy właśnie po 3 miesiącach od przeszczepu. Widzicie, tutaj w ogóle nie było włosów ani jednego. Te włosy jeszcze tutaj odrastają, niektóre są mniejsze, niektóre są dłuższe, mniejsze, większe. Po prostu niektóre są krótsze, niektóre są dłuższe. I też zauważyłem, że spod tej skóry wydostają się jeszcze mniejsze włosy. No mówię, to jest dopiero trzeci, czwarty miesiąc, a efekty finalne po 18 miesiącach. Więc nie mogę się doczekać. Mam nadzieję, że uda mi się zapuścić większą grzywę, bo w takich krótszych włosach czuję się średnio, wolę dłuższe, ale to do tego, co było, to jest i tak baja. Także no, zapraszam do mojego TikToka, Ciaro Hair. Tam też mówię dużo o przeszczepie. Jak nie widzieliście moich poprzednich filmów o przeszczepie, to wejdźcie w moje playlisty i tam macie playlistę właśnie przeszczep włosów. Tam był mój wyjazd do Turcji na przeszczep, mycie włosów po przeszczepie, takie właśnie różne rzeczy. No i tyle. Jak macie jakieś pytania dotyczące przeszczepu, to właśnie piszcie mi w komentarzu, a jak nie, to wysyłam was w linku do MediTravel na ich Instagrama. Wejdźcie też na mojego Instagrama CiaroHair albo CiaroUsago, mojego prywatnego. No i widzimy się niedługo w kolejnym filmie. Za 3 miesiące dam wam kolejny update o włosach, jak wyglądają, a w międzyczasie też wrzucę wam filmy o przeszczepie, o różnych takich rzeczach, kto przeszczep, kto nie przeszczep, takie właśnie tematy. Dajcie też znać, jakie tematy o przeszczepie was interesują, więc postaram się to uwzględnić i zrobię o tym film. Trzymajcie się, cześć!